Redakcję Arn.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Uwaga! Attention! Achtung! Danganronpa Another Episode Ultimate Despair Girls to spin-off serii, o którym nie sposób mówić bez mniejszych i nieco większych spoilerów z jedynki i dwójki. Dlatego jeśli nie grałeś w te gry, to temat dzisiejszego podglądu cię nie zainteresuje. W takiej sytuacji wyłącz ten film i idź grać w jedynkę. Tak radzi redaktor Palarek. Gra skierowana jest do osób, które chcą rozszerzyć sobie uniwersum i nie ma sensu po nią sięgać bez jego znajomości. Ultimate Despair Girls nie jest typową visual novelą w stylu poprzednich gier cyklu, a łączy czytane elementy z akcją, porzucając motywy detektywistyczne. Wcielamy się w Komaru Naegi, niczym nie wyróżniającą się nastolatkę przetrzymywaną w roli zakładnika w śmiertelnej grze, w której udział bierze jej starszy, znany z pierwszej części brat. Zostaje ona co prawda uwolniona przez pracowników Fundacji Przyszłości, ale nie przychodzi jej długo cieszyć się wolnością, bo niedługo potem trafia w ręce piątki niebezpiecznych uczniów podstawówki nazywających się Wojownikami Nadziei. Ta grupka ma jeden prosty plan – zrobić z miasta Toa City raj dla dzieci od dzieci, bez obecności dorosłych. Dlatego chcą pozbawić życia każdego pełnoletniego mieszkańca miejscowości. Może brzmieć to z początku głupio, ale trzeba przyznać, że motywy stojące za działaniem Wojowników Nadziei nie są pozbawione sensu i choć na początku podchodzi się do historii w stylu co to za idiotyczny pomysł, to wraz z poznawaniem opowieści antagonistów zaczyna się robić ich zwyczajnie żal. Fabuła to pretekst do podjęcia trudnych tematów. Komaru trafia do pełnego mordujących ludzi monokum miasta objętego zamieszkami. Gdzie nie spojrzeć, tam przemoc, mord, krew i strach. Z pomocą przychodzi jej Fukawa Toko, która po wydarzeniach z jedynki dołącza do Fundacji Przyszłości. Obie, choć w różnych celach, ruszają w podróż po Toa City i wplątane w szereg wydarzeń stają się centralnymi postaciami rewolucji mającej powstrzymać Wojowników Nadziei. Ultimate Despair Girls łączy akcyjniaka z visual novel. W związku z tym ma bardzo dużo tekstu i nierzadko przez większe fragmenty produkcji więcej się czyta niż gra. A niestety bywa to nudnawe i dialogi nie są też tak dobre jak w Danganronpach głównej serii. Na plus na pewno należy zaliczyć bohaterki. To, jaka powstaje między nimi relacja. I każda z nich dojrzewa dzięki drugiej. Komaru przez bardzo długi czas jest wystraszoną dziewczynką, która chce jedynie powrotu do swojej rodziny. Ale nie jest tym samym irytująca, co nie jest łatwo osiągnąć przy takiej postaci. Dobrze rozpisano też rozwój jej charakteru, który ewoluuje naturalnie w toku przygody. Toko, również z wycofanej dziewczyny trzymającej dystans, zmienia się i zbliża do Komaru, budując z nią interesującą, kwitnącą relację. Czasem tylko gra zbyt łopatologicznie chce nam udowodnić, że bohaterki dojrzewają. Ten wątek można było poruszyć subtelniej. Gameplay Ultimate Despair Girls jest dosyć przeciętny. Podczas eksploracji miasta co chwilę wpadać będziemy na złowrogo nastawione do nas monokumy, które pokonujemy za pomocą broni hakującej. Największa ikona serii jest tu sprowadzona do bezmózgiego zombie. Monokumy, jak i pociski do naszej broni dzielą się na różne typy. Pozwala to łączyć je w ciekawe kombinacje oddziałujące na różne sposoby na konkretne warianty wrogów. Na przykład strzelając pociskiem zmuszającym do tańca w monokumę syrenę, ten zacznie wyginać śmiało ciało i dodatkowo przyciągać do siebie wszystkie okoliczne monokumy. Fakt, że złe miśki zebrały się w jednym miejscu, można wykorzystać i wywołać wybuch monokumy granadiera, który eksplozją zniszczy całą grupkę wrogów za jednym zamachem. Albo monokumą piłką możemy dzięki pociskowi odrzucającemu sterować jak kulą do kręgli, by zmiażdżyć wrogie monokumy stojące na drodze. Na początku dostajemy wszystkie rodzaje pocisków do przetestowania, potem zostają nam odebrane i odzyskujemy do nich dostęp wraz z postępem fabuły. Zresztą w grze umieszczone są specjalne wyzwania, w których musimy jak najefektywniej wykorzystać działanie naszej broni oraz zależności między rodzajami monokum i typami pocisków.
Takie fragmenty poprzedzone są maszynami arcade, pozwalającymi poznać cel oraz rozejrzeć się po mapie wyzwania. Najczęściej polega to na zabiciu wszystkich wrogów w określony sposób, nierzadko w tym samym czasie. To całkiem zmyślne zagadki logiczne, które miło urozmaicają zabawę. Przez większą część gry sterować będziemy Komaru, ale przyjdzie nam również wcielić się w jej towarzyszkę. Toko skrywa w sobie drugą, niezwykle groźną osobowość, która bez większego wysiłku roznosi wrogie Monokumy. To potężna postać, która walczy w zwarciu, dlatego dostęp do niej jest limitowany czasowo. Toko to świetna pomoc w kryzysowej sytuacji, kiedy nie radzimy sobie Komaru, ale prawdę mówiąc poziom trudności gry jest na tyle niski, że rzadko się to zdarza. Choć nadmienić wypada, że gra była projektowana z myślą o PlayStation Vita, a materiał powstał na bazie wersji PC z kombinacją mysz plus klawiatura. Umiejętności Komaru i Toko możemy rozwijać. Ta pierwsza zdobywa poziomy, dzięki którym aktywujemy znajdowane na planszach zdolności. Oprócz tego z pokonanych Monokum często wypadają monety, za które kupimy ulepszenia dla pocisków broni Komaru i wzmocnienia do umiejętności Toko i jej niecodziennej broni, jaką są nożyczki. Przemierzanie plansz polega zwykle na prostym przechodzeniu z punktu A do punktu B. Rzadko podróż urozmaicona jest wspomnianymi zagadkami czy jakąś prostą mechaniką, jak na przykład unikanie laserów w placówce naukowej albo użycie odpowiedniego pocisku, aby odblokować sobie drogę. I często odwiedzać będziemy te same lokacje, bo backtracking to stały element projektu gry. Co może się wiązać prawdopodobnie z niskim budżetem na produkcję, który widać od razu. Grafika jest niemal w pełni trójwymiarowa, ale nie brakuje też artów 2D utrzymanych w stylu serii. 3D w grze sprawia wrażenie robionego minimalistycznie. Modele postaci są ładne, ale wszystko dookoła wygląda przeciętnie. Animacje są za to słabe i postacie podczas rozmów nie poruszają ustami, co dzisiaj nie wygląda najlepiej. W kilku momentach uświadczymy za to niebrzydkich wstawek anime, które są mocnym punktem całej gry, ale nic nie usprawiedliwia lenistwa twórców. Zobaczcie chociaż tutaj, jak zapętla się tekstura nieba. Wygląda to okropnie. Lepiej wypada za to oprawa audio. Część muzyki przeniesiono z jedynki i dwójki, ale skomponowano też nowe, całkiem miłe dla ucha utwory. Danganronpa Another Episode Ultimate Despair Girls to gra wyłącznie dla fanów uniwersum Danganronpy. A i oni niekoniecznie muszą po nią sięgać, bo rozgrywka jest inna od tego, do czego są przyzwyczajeni. Gameplay jest przeciętny i momentami nudnawy. Choć fragmentami można się dobrze bawić, to tak naprawdę gra jest do polecenia jedynie osobom, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o świecie, w którym toczy się akcja serii i lubią wyłapywać smaczki. Bo poza tym nie ma do zaoferowania nic więcej.